No to witam dnia kolejnego i chciałem jedną rzecz ustalić. Po wczorajszym filmie, który puściłem, przeczytałem komentarze i każdy ma problem o to, że mówiłem, że Vardenga mógł zareagować wcześniej, że zbierał dowody, że chciał być rzetelny i że nie chciał pomawiać. No to chyba doszło do pewnego niezrozumienia i już tłumaczę, o co mi chodziło. Są nagrania, są szoty, są rzeczy, że Vardenga o tym, co się teraz dzieje, napomykał już bardzo dawno, dawno temu. I takie gadanie, że nie mógł tego ruszyć, bo dopiero po tym, jak ta Olciak cała wyszła i coś powiedziała, że dopiero po tym się zaczęło sypać, że to ten... No to ja to widzę tak. To wszystko zaczęło się od słów Vardengi. To od niego zaczęła się ta cała akcja i zaczęło się to wszystko sypać. I na przykład, gdyby, odkąd to wiedział, siadł do kamery i powiedział coś takiego: słuchajcie, dochodzą mnie plotki z najróżniejszych stron o tym i o tym. Jeśli jesteś ofiarą, jeśli cokolwiek wiesz, jeśli masz jakiekolwiek informacje, to zgłoś się do mnie, chcę zająć się tą sprawą. Ludzie, on ma takie zasięgi, że naprawdę to on decydował, kiedy ta sprawa się posypie. To po prostu... Jak ktoś, nie wiem, tego nie widzi, no to albo nie chce tego widzieć, albo nie do końca rozumie, albo no ma też swoje inne zdanie, no ale ja tego nie kupuję. Dlatego ja mówię, nie umniejszam absolutnie temu, co Vardenga zrobił. Jego materiał na pewno do tej pory jest najmocniejszym, co nas spotkało. Mam po prostu troszkę problem o to, że dało się to zrobić dużo wcześniej i on miał wszelkie narzędzia, żeby to zrobić, a wyszło jak wyszło. Nie wiem, mimo tego bardzo dobra robota i to nie jest też tak, że próbuję go jakoś depresjonować. Po prostu znaki na niebie i ziemi wskazują przynajmniej mi, że można to było zrobić dużo wcześniej. Także tyle. Nie mówię, że to, co zrobił, jest złe, albo nie wiem, nie próbuję jakkolwiek tego umniejszać. To tak woli ścisłości, bo ludzie chyba nie do końca zrozumieli, o co mi chodziło.